Wyciskanie francuskie hanti leżąc polega na podnoszeniu hanti nad głowę. Ramiona są wyciągnięte, ale nie zablokowane. Powoli opuszcza się hantle do czoła, ruch można prowadzić tak, aby głowa znalazła się pomiędzy hantlami, a następnie wyciska je z powrotem do góry, utrzymując kontrolę nad ruchem. Ważne, aby łokcie były w jednej pozycji i nie przesuwały się na boki. Najczęściej popełniane błędy: zbyt duży ciężar, zbyt szybki ruch, łokcie zbyt szeroko, brak kontroli nad ciężarem, unoszenie barków. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika.